Prezesie, to ja tu bez mikrofonu. Obserwując w mediach od wielu lat, bo ja z panem prezesem idę sobie od jakiegoś 89 roku w tym drugim szeregu i przyglądam się tej sytuacji od dawna, starając się swoje ziarenko do tej kuści dosypać. I bardzo mnie niepokoi jedna rzecz, bo zarówno Konfederacja, zarówno w mediach publicznych, to jest oczywiste, ale i w tak zwanych mediach niepublicznych jest postrzegana przez tych, którzy to nagrywają i wyświetlają telewizją, jako nie tyle partia oszołomów, co zbiór ludzi wyrwanych z jakiegoś tam szaleństwa, którzy się dostali do telewizji. Co przeczy w ogóle temu, jak zachowują się czy pan prezes, czy inni panowie posłowie, czy przedstawiciele partii Konfederacja. Ich wypowiedzi są bardzo rzeczowe, konkretne, zmuszają do odpowiedzi tych tam socjalistów, ale oni nie chcą odpowiedzieć, tylko ich zagłuszają. Czy pan prezes widzi ratunek dla tego, żeby wreszcie Konfederacja zaistniała w mediach, no nie ma wolnych, ale w reżimowych, czy jakikolwiek inny, w sposób taki, bo my, którzy tu przyszliśmy z własnej woli i po to, żeby się spotkać i wysłuchać wykładu pana prezesa, wiemy, czego chcemy mniej więcej, może trochę mniej, może trochę więcej. Mamy na to swoje spojrzenie, czy wolnościowe, czy liberalne, na pewno nie demokratyczne, ale jak suweren ma się dowiedzieć o tym, że nie, wybór nie istnieje tylko między PiS-em, SLD, czy jakimś tam innym jeszcze lewactwem, ale jest Konfederacja, gdzie nie daje nam się dojść do głosu. Widziałem wywiad z panem prezesem, gdzie pan go prowadził jakiś chyba minęła 20. Nie, to nie był wywiad, to było jakieś tam spotkanie odnośnie. Pan prezes siedział z boku, oni byli zaniepokojeni, że się nie odzywa. W końcu jak zadali pytanie, to nie wiedzieli, jak z tym sobie poradzić po prostu. I czy pan prezes, czy w ogóle Konfederacja ma pomysł na to, żeby dojść gdzieś? Powiedzmy sobie jasno, myśmy doszli. Bywamy w telewizji czasami, w mediach brylujemy, w internecie mamy bodajże większość, ale co z tego, skoro większość ludzi nie korzysta z internetu, tylko z telewizji, ta większość, powiedziałem, zostali ci, którzy lubią być niewolnikami. I pan chce, żebyśmy my, większość tych niewolników, przekonali do tego. Nie. Mamy skromny, przynajmniej my mamy, ten cel, przekonać te 15%, które jest tutaj, nie ma zrozumieć. 70% Polaków, tak samo w całym świecie zresztą, nie jest w stanie zrozumieć treści rozkładu jazdy autobusu, badania naukowe. I przekonanie tych ludzi o tym, jak działa system podatkowy, jest po prostu beznadziejne, nie da się tego zrobić. Mówimy, żeby przekonać połowę tych 30%, prawda? 30%, żeby z nich przekonać połowę i to jest zadanie wykonalne. To jest zadanie wykonalne, tylko oni się muszą do tego przywyknąć. Najgorsze jest to, że ludzie przywykli do tego, co jest w tej chwili. I im się wydaje, że tego zmienić nie można. Dla mnie pewnym szokiem było, to było lat temu 40. To jest rok 81, to jest ile tam było, 40 parę lat już temu. Jestem na spotkaniu u rzemieślników. Zaprosili mnie rzemieślnicy, pytają mnie o podatki, więc ja im to tłumaczę, że likwiduję dochodowy i tak dalej, tłumaczyłem przez 20 minut czy dłużej. Dłużej skończyłem, oj, zapadła taka cisza. Oczy kierują na najstarszego, przy rzemieślniku zawsze taki najstarszy cechów, więc tylko patrzę, prawda, starszy cechów. No dobrze, to ile by wynosiło te pańskie pogłówne? Ja mówię, naciśnę na 300 zł. Patrzę po ludziach, no to da się przeżyć. A ile wnosiłby dochodowy? Mówię, panie, przecież tłumaczyłem przez pół godziny, że nie było żadnego dochodowego. Zapadła cisza. Trwała chyba ze 30 sekund, z końca sali, to była szeroka sala była, tak sobie, panie, to nie byłoby dochodowego? No ja mówię, to nie byłoby dochodowego. Cisza 30 sekund, wybiegł ze sali, taki pisk rozrobił się, panie, to jakże tak, bez dochodowego? Ludzie nie potrafią sobie wyobrazić, że można żyć w normalnym świecie. Także to jest podatek dochodowy wprowadzono w USA w 1913 roku, czyli ponad 100 lat temu. W Europie trochę wcześniej. No i skutki tego są koszmarne. Trzeba po prostu zlikwidować ten eksperyment, się nie udał.
To nie jest prawda, nas się oskarża, że musimy wszystkie partie likwidować. No nie, wszystkie likwidujemy. Z czego trzeba utrzymać wojsko, trzeba utrzymać policję, pensja prezydenta, pana Bosaka trzeba będzie utrzymać jakoś tam mienie państwowy. Także... A czy pan Bosak w końcu dostanie kredyt na kampanię? No, banki, my atakujemy ten święty trójkąt, banki, wielki przemysł i rząd. Prawda, to banki nas nie lubią, one nas powinny płacić pieniądze, bo nawet gdyby partia zbankrutowała, to i tak rząd płaci długi partii, która zbankrutowała, więc banki dziwią, ale nie pożyczą nam pieniędzy, bo my jesteśmy przeciwko wielkim bankom. Dlaczego wielkie banki mogą postulować? Wiecie państwo, ile było w Polsce banków przed wojną? 20 tysięcy, a teraz jest ze 30. Bo rząd nie pozwala założyć banku od tak sobie, żeby każdy sobie założył bank. O nie, proszę Państwa. I te banki nie mają żadnej konkurencji, co robią złote klapki, mają gigantyczne interesy i wcale nie chcą przestać robić tych gigantycznych interesów. Także to jest takie złudzenie wśród ludzi, że na przykład, że wielcy kapitaliści to są zwolennicy kapitalizmu. Jest to nieprawda. Wielki przemysł chce socjalizmu. Wielki przemysł chce, żeby rząd mu zapewnił brak konkurencji ze strony małego przemysłu i średniego przemysłu. Przed konkurencją z zagranicy. Chcę, żeby cła były nałożone na towary z zagranicy, żeby wielki przemysł świetny sobie posprzedawał. No i to jest... I to trzeba zrozumieć. Wielki przemysł chce socjalizmu, chce rządu państwa. Dlaczego Warren Buffett, prawda, czy tam inni są wysokich podatków? No bo oni już ich nie płacą. Ten młody człowiek, który zarabia nagle duże pieniądze, to on płaci podatki. A oni mają przy ogromnych kapitałach zyski dość niewielkie, a to im wystarczy na życie, jak mają tam zysk 5% z kapitału czy 6%, prawda? Z kapitału, który właśnie 10 miliardów, to na życie im starczy, nie? Spokojnie. A ten młody człowiek jeszcze nie potem najładniejsze dziewczyny sprząt, jak patera. No. Wiadomo, że do tego nie można dopuścić. No. Także proszę to dobrze zrozumieć, że ten trójkąt, wielkie banki, wielki przemysł i rząd, to są ci, którzy, ta trójca, która nas tu gnębi, my chcemy im wyrwać władzę. Chcemy z bankiem mieć do konkurencji, bo my chcemy wprowadzić zasadę, że nie tam, żeby banki niszczyć, tylko żeby każdy mógł otworzyć bank. Ja otwieram, tylko wkłady. No, to dobrze, pan szybko. I tak właśnie działa bank, że większość banków na świecie, w Ameryce było 150 tysięcy banków, teraz został zredukowany. To jest taki bank, składa się z przyczepy kempingowej, ona zajeżdża na osiedle, ma w środku dwie panienki z dwoma komputerami, zajeżdża na osiedle i ludzie na miejscu robią sobie banku. Teraz jest internet, żeby te banki nam opowiadały, ale robili przelewy na miejscu, nie żeby musieli chodzić gdzieś tam, już w mieście jechać, tylko zajeżdżam na osiedle. Pan to załatwia, na ludzi. Tak to powinno być. Tak to powinno działać. Lecz konkurencja między bankami. W tej chwili mamy fundusz operacyjny międzybankowy, który załatwia. Był taki przykład bardzo drastyczny. Jak był ten kryzys rzekomy zbudowany przez socjalistów, zrobiony przez to, że Ameryka prowadziła politykę dawania domów tym, których nie stać na dom. I rząd dofinansował kredyty dla nich, to oczywiście ta bańka siadła. No i powstała dziura na listę miliardów. I rząd zaczął dawać bankom pieniądze, żeby pokryć te straty, które banki poniosły, żeby pożyczały te pieniądze, prawda, ludziom, którzy nie było stać. No i w Europie było to samo. Przez pierwsze dwa dni Europa mówiła, tym kapitalizm w Ameryce się noga powinęła, a po dwóch dniach się połapali, że też trzeba się nakraść na tej okazji. W związku z tym powiedzieli, że u nas też jest kryzys bankowy i zaczęli robić kryzys bankowy, czyli dawać pieniądze bankom. Tak z niczego, po prostu. Znalazł jeden uczciwy, był to dyrektor Deutsche Banku, był to Szwajcar. I on powiedział, że on nie chce żadnych pieniędzy. Deutsche Bank jest wypłacalny całkowicie, nie potrzebują rządu pieniędzy. W normalnym kraju, proszę pana, to prezydent nadał mu jakiś tam medal, premier by mu się stawał jakieś skąd? Wszyscy na niego najechali, banki idą na niego naprzeczyły, że jest zdrajcą idei bankowej, obsobaczono go, po tygodniu się przyznał, tak, oni też potrzebują pieniędzy. Tak. To jest coś potwornego, co się dzieje z pieniędzmi. Drukują te pieniądze, robią z nimi różne podejrzane makroidy, a my za to płacimy. Tak. My za to płacimy. Pan Bosak.
bardzo proszę zadawać pytania, sala nie jest duża, proszę zadawać pytania bez udziału mikrofonu albo przyszłości. Nie, ja tylko drugie pytanie, czy pan to ocenia też, że tak jeszcze nigdy nie było w Polsce, jest taki okres lekceważenia się wzajemnego. Na przykład zaraz kończę, to przyszła kobieta do lekarza, ale też korzystało. Panie doktorze, ludzie mnie lekceważą. Następny proszę. Ale to tak jest. Ludzi się lekceważy, bo dawniej jak szedł do lekarza, no to płacił temu lekarzowi na pensję, co zależało. A teraz lekarz jest z góry już opłacony, jego pensja nie zależy od tego, co robi lekarz. W związku z tym pewno się tego pacjenta, tylko są na kłopot. Trzeba zwrócić uwagę, bo pan się uczy, drodzy niewolnicy, że gdyby nie państwowa opieka medyczna, to by ludzi nie było na to stać. Otóż przypominam, kto płaci dzisiaj lekarzom, pielęgniarkom? My. Ale uwaga! Oprócz lekarzy i pielęgniarek opłacamy ministra zdrowia i jego gang, łącznie z gangiem, który pierwszy wsadza do więzienia, czyli Departament Polityki Lekowej. To jest, proszę Państwa, opłacamy wydziały zdrowia w województwach, wydziały zdrowia w powiatach i gminach, opłacamy Narodowy Fundusz Zdrowia i jego pion. No i cała kupę różnych instytutów. Czyli płacimy na to gigantyczne pieniądze. Państwo wiecie, że w Polsce jest 130 tysięcy lekarzy, z czego 80 tysięcy leczy chorych, a pozostałe 50 pracuje w różnych NFZ-ach, prawda, planetach. Gdyby zlikwidować to wszystko i 50 tysięcy lekarzy z głodu poszłoby leczyć pacjentów, to kolejki do lekarza musiałyby się zmieniać. Od razu. To oczywistą jest rzeczą. Ale lekarze mają samorząd, który nie pozwoli na coś takiego. Nie pozwoli na taką rzecz. Oczywiście. Nie może. Trzeba zlikwidować samorząd. Oczywiście. Lekarzy, tak. Prawników, tak. I wszystkich innych. Tak. Państwo wiecie, co się stało, jak ludzie chcieli, żeby... Ludzie odpuszczają do zapłacenia. Oczywiście. Tak. I to jest tak. Coś... podobno w Gdańsku w tym roku były 52 osoby na jedno miejsce na Wydziale Lekarskim. Ale samorząd lekarski i prawniczy jest opłacany przez samych członków tej klasy. Problem polega na tym, bo muszą, żeby należeć do tego samorządu, głosów w Sejmie, żeby zlikwidować to. Czy chcą, czy nie, bo ja jestem aptekarz. Ja należę też do samorządu takiego, ale ja nie mogę się z niego wypisać i powiedzieć, że ja nie chcę. Ja muszę, a jeśli nie zapłacę składek, to będę ukarany administracyjnie i pan komornik do mnie przyjdzie po te składki. Ale co gorsze, jeżeli pan na przykład, pan ma aptekę, w tej ma ogromny majątek, bo chcieli tych lekarzy tam za milion złotych czy za ileś, pan ma budynek, lokal, no i renomę już wyrobiony. Teraz pan chce przekazać to synowi. Nie mogę. A nie może, pan to syn nie jest farmaceutą. Tak jest. Pan jest zrujnowany. No. Pan jest zrujnowany. Po prostu. Chyba są 2 kg amfetaminy. To jest pan. Te wszystkie samorządy trzeba uczyć, są wszystkie związki ludzi pracy, to trzeba polikwidować. Aptekę dla lekarza. Tak. To wszystko trzeba polikwidować. Państwo wiecie, no bo co się stało? I ktoś zaproponował, żeby nie trzeba było być w grupie adwokackiej, żeby móc bronić pacjentów przed sądem. Ja doszedłem do Sądu Najwyższego i proszę przeczytać sobie na 20 stronach. Sąd Najwyższy uzasadnił, że gdybym ja sobie wybrał na obrońcę tego, kogo ja chcę, to ja bym na to ponił stratę i konstytucja nie pozwala. Chcę wybrać sam obrońcę. To musi być ktoś, kto jest akomowany przez Izbę Adwokacką. No. I ten Sąd Najwyższy, który każdy ten sędzia ma swoich krewnych adwokatów, to jest takie kasta nie ma się zawodowa, no, no. I w interesie tych krewnych adwokatów, oni orzekli, że koniecznie musi być członek Izby Adwokackiej być adwokat. No, no, to jest coś przerażającego. Przecież bardzo wiele ludzi by nawet chciało, żebym ja bronił przed sądem. Zapewniam Państwa, że broniłbym ludzi przed sądem nie w każdej sprawie, ale w bardzo wielu sprawach byłbym lepiej niż zawodowy adwokat. Ale nie mogę, bo nie mam uprawnienia Izby Adwokackiej. No, tak jest. Takie jest życie. No. Człowiek pracy ma rządzić, czyli w tym wypadku konkretnie związek zawodowy aptekarz. No pytanie, przed wyborami prezydenckimi prawdopodobnie będą rozdawane subwencje dla partii politycznych, tak? Już są rozdane, tak? Czy Ale my dostaniemy do tego w kwietniu, czy już po wyborach. No, o tym właśnie chodzi. Czy wy jako partia Konfederacja macie już jakiś klucz, czy będą jakieś kłótnie przy dzieleniu pieniędzy? Cicho, tego nie wolno dzielić, proszę pana, to my sobie damy radę spokojnie.
Jeśli mogę tutaj pytanie o demokracji i kapitalizmie. Na słowo demokracja pluje pan jak teściowa RNNF na widok Niemca, odkąd pamiętam tylko. Natomiast pierwsza UPR, jeśli pamiętam, ona istnieje cały czas, została w sposób jak najbardziej demokratyczny, a byłem kiedyś stałym czytelnikiem najwyższego czasu, nie mogłem, co chwila konwentykle. Więc mówiąc kolokwialnie, został pan wysadzony z stołka prezesa demokratycznie, prawda? Nie, tylko metryk, to jest ciało arystokratyczne. Okej, w porządku. Natomiast teraz przy wyborach prezydenckich, przy całym szacunku dla pana Krzysztofa Bosaka, bo ja go nawet lubię, uważam, to nie głupi facet, natomiast jak najbardziej demokratycznie. Pamięta pan, jak niestety, pierwsza PO robiła demokratyczne wybory prezydenta Komorowskiego. Do tej pory większość Polaków uważa, że od zawsze był to działacz PO i rządu demokratycznie, tego, a tam były wtedy z Radosławem Sikorskim takie hece, że prawdopodobnie właśnie gdyby zrobiono to demokratycznie, to prezydent byłby Sikorski wtedy i tak zamieszany. Więc to o tej demokracji. Teraz tak samo, nie siedliście panowie i nie powiedzieliście, kurde, ten byłby najlepszym reprezentantem. Problem polega nie na tym, problem polega na tym, kto kogo, prawda? I ja panu powiem tak, ja uważam, mówię to całkowicie obiektywnie, że lepszym prezydentem byłby pan Bosak niż pan Braun. Ale głosów wyborczych to więcej to będzie pan Braun niż pan Bosak, no, sam pewnością. Bo w demokracji tu wygrywa nie ten, kto jest dobrym prezydentem, tylko ten, kto najwięcej krzyczy na wiecach. I kolega Braun jest o wiele, wiele lepszy. No niestety większość wybrała kolegę Bosaka. To szybciutko o kapitalizmie w takim razie jeszcze mogę. Pierwszy raz, 1988 rok, zapewne pan pamięta, taki program ostatnie, otwarte studio stawiło, jeszcze Moszem chyba, tak. Pamięci. Pan siedziała tam ta cała grupa, to był jeszcze koniec komuny, oni obradowali, jak, co by tu zrobić, żeby było lepiej, żeby już kartek nie było. I pan wtedy wstał, to była odwaga wtedy, ja byłem jeszcze młody wtedy, jeden gość wstał i powiedział, zostańcie tutaj panowie chrzani, przecież ten socjalizm to się nie da długo utrzymać, tak? Nie był pan anonimową postacią w tym PRL-u. No oni oczywiście tam jeszcze pogadali, za chwilę mamy 89 rok i tak dalej. Ostatnio w świetnym wywiadzie z Moniką Jaruzelską, to jest w ogóle ciekawe, tak? Najlepszy poziom dziennikarstwa prezentuje obecnie ktoś, kto jest córką generalissimusa. I Monika Jaruzelska mówi do pana, że swoją drogą to tato miał o panu dobre zdanie, chociaż zawsze pan mówił, że za co ma pan do Jaruzelskiego pretensje, czyli za to chyba Kisielewski powiedział Stefan, że wziąć za mordy i wprowadzić kapitalizm. No on nie wprowadził. Tak? I że nigdy tego Jaruzelski nie zrobił. Czy pan nigdy nie miał takich kontaktów, żeby powiedzieć tym kolesiom, słuchajcie, postawcie na mnie, przecież to się wszystkim opłaca, jeżeli zaczniemy wolnościowe... Jeśli pana to interesuje, to... Po 92 roku pozamiatali. Myśmy podziemne wydawnictwa nasze, podziemne przecież, posyłali do wojska. Do wojska ci wysyłali, wojsko je miało. Wojsko było dość samodzielne zapewne, czy pan powiedzieć. Na przykład ja pan powiem, to wiem zamiar anegdotkę autentyczną rzecz. We Wrocławiu był facet, jak tam w stanie wojennym tam zachodu trudziły części tam do tego, to montowano z tego radiostację i nadawano na telewizyjne programy. Programy włamując się na minutę do programu telewizji państwowej. Tego rozumiem, to robimy. Ale do radia to było normalne. Na fonie przynajmniej się włamywa. I był ktoś, który to robił. No to głównie w nocy. Tego dnia się obudził świtkiem o 11, a przed domem stoi zielony polonez. Polonez wsiada z niego dwóch oficerów. I mówią, pan generał pana zaprasza. Lecą oczywiście sztorycznych rezerwów ręcznych. Nie, pan tu wróci. Pojechał. Generał był w nieoznakowanej willi. Miał za plecami taką tablicę propagacji fal radiowych. Mówi, proszę pana, tak, pan się nazywa tak i tak. Pan dla Solidarności robi takie audycje. No, a to nie interesują, spory cywilne nas nie interesują. Proszę pana, pan to robi bardzo dobrze. Mam tutaj problemy z niemieckimi radiostacjami podziemnymi, które chcemy zlikwidować. Niech pan przez 8 godzin raz na 3 dni pracuje dla nas, a resztę dnia może nie chce robić, co bardzo mi nie podoba. No. Także wojsko miało dość racjonalne podejście. Niech pan wie, że Stefan Kisielewski napisał przez ambasadę rosyjską list do sekretarza Andropowa, który brzmiał, czy Polska może wprowadzić ustrój kapitalistyczny, czy kraj kapitalistyczny może być członkiem Układu Warszawskiego. Odpowiedź brzmiała, dosyć odpowiedź.
układ warszawski jest otwarty dla wszystkich krajów, niezależnie od ustroju gospodarczego. Także to nie sowieci nam przeszkadzali w tym wszystkim, tylko nasza własna klika, biurokracja i tak dalej i nadal nam w tym przeszkadza. To nie Unia nam przeszkadza, tylko nasze własne klika, powiedzmy sobie jasno. Można by wyjść z tej Unii, oczywiście powinna marnizm, można być bez tego całego Brexitu, można wyjść z tej Unii. Oczywiście, że można. Tylko nasze kliki, to, że są na stanowisku, zazwyczaj Unii, prawda? I oni się tej Unii nie pozbędą, bo byśmy ich obalili, gdyby nie Unia. Ta Unia to jest taka, jakby są mowa Augusto. Także jest zupełnie inaczej, niż Państwo myślą. Żałuję, że historia jest zakończona kłamana. Ale teraz popatrzcie na generała Jaruzelskiego. Jest to facet, który był wychowany w wojsku, gdzie wszystko jest na komendę, dają tam różne dawki wszystkie. A to ja na Polsce, jak najbardziej. W wojsku był wychowany. Uczono go socjalizmu, tak go uczono. Teraz tak. On zrobił zamach stanu, bo za chwilę byłyby jakieś przełyki, tego, zrobił zamach stanu. Teraz tak. Solidarność domaga się socjalizmu. Partia domaga się socjalizmu. Kościół domaga się socjalizmu. Moskwa domaga się socjalizmu. I Zachód domaga się socjalizmu. I na podstawie Kisielskiego, Korwina, Mikke i kilku innych wariatów on ma zrobić to, co zrobił Pinochet w Chile. Bo to zrozumieć, to wymagało od niego gigantycznej odwagi. I można do niego pretensji, tego nie zrobił. On na łożu śmierci powiedział podobno, że żałuje właśnie w życiu tego, że tego nie zrobił, ale on w wywiadzie ze mną, ja to miałem z nim wywiad, powiedział, że on tego nie zrobił, bo byłaby krew na ulicach. No co to jest za generał, który się boi krwi na ulicach, prawda? Ale to był 81 rok, natomiast 88, 9 to pierwszymi, którzy wiedzieli, że możemy kokosy na tym zrobić, to byli czerwoni właśnie. To jest, ale widzi pan, ja podejrzewam, że nie wiem na pewno, ale podejrzewam, że świętej pamięci generał Kiszcza poszukał się generała Jaruzelskiego. Jeszcze na tydzień, trzy dni przed okrągłym stołem, Michnik, Kuron i tak dalej, to byli ludzie, którzy byli podejrzani i tak dalej. Dopiero na trzy dni przed tym, z Zachodu przyjechali przedstawiciele tam Wielkiego Wschodu i w ogóle tej lewicy europejskiej i przekonali generała Kiszczaka, przekonali go po prostu tym, że lewica Zachodu da pieniądze na ten dług. Komunistów jest 40 miliardów z potwornym długiem i oni obiecali, że mogą go spłacić. Pod jednym warunkiem, że Polska nie pójdzie drogą chińską, czyli wejdzie do Unii Europejskiej. I gwarantem tego było wybranie do okrągłego stołu Michnika, Kuronia i tak dalej, powiedzenie władzy. I rzeczywiście po Bogu nie spłaci, a to, że teraz mamy 400 miliardów, to już jest... A czy dlatego, przepraszam, już kończę, czy dlatego byli ważni popierają teraz Biedronia? Co to jest? No to są lewicowie, co jest popierają, natomiast... Tak, natomiast na to tak jest. To jest istotne. Wy się dziwili, bo teraz wy tego nie macie, ale lat temu jeszcze 5 czy 10, Michnik był nieprawdopodobną potęgą, rządził skąd, dlaczego? Bo jak Państwo wiecie albo nie wiecie, pan Kozłowski, minister spraw wewnętrznych, wpuścił do Archiwum Bezpieki komisję trzyosobową, w którym jednym z nich był pan Adam Michnik. Ponieważ tego Adam Michnik wiedział, kto był agentem. Dlatego był przeciwny lustracji, przeciwko ujawnieniu agentów, bo póki on wiedział, a inni nie wiedzieli, to on mógł szantować ludzi, jak nie będziesz nam pomagał, to mu ujawnimy, że byłeś agentem. Tym szantażem sobie Michnik zdobył nieprawdopodobnie silną pozycję. Miał to formalnie błoniki. Formalnie błoniki, był redaktorem Gazety Wyborczej. Nie, ale narodowość wyborcza, on za chyba nie wiem. No. Wymagał, że nie tam narodowość wyborcza. To jest w ogóle dziwne. Adam Michnik, jak ktoś powiedział, że jest Żydem, to mówił, to jest antysemityzm, ale przecież w 1984 roku przyjął tytuł Żyda Roku, przyznany przez przeciwników Żydów. To jest jedno pytanie, ja chciałbym. Co nam był potrzebny stan wojenny? Czy to o to chodziło, żeby tym byłym z aresztorów przydział właścicielami? Nie, absolutnie nie. Stan wojenny był spowodowany tym, że 17 grudnia miała być wielka demonstracja Solidarności. Na tej demonstracji miały być, jak wynosiła przed jakąś prowokację, pod tytułem bracia sowieccy, przyjście i gratulujcie nas. Miały być takie miasto, które zgodne prowokacje. No i generał zgibał się, że rzeczywiście do tego może dojść. I przykład Czech, prawda, był tutaj bardzo przedmiotny. Także nikt nie wie, czy weszliby, czy by nie weszli. Bo wiecie Państwo, że pana... Przepraszam, jeżeli... Jeżeli towarzysz Breżniew powie generałowi Jaruzelskiemu, towarzyszu Wojciechu, na pewno nie wkroczymy, pan by mu uwierzył,
A jakby im powiedział? Ale po co on w usta jeszcze przed... A ja bym powiedział, towarzyszu Wojciechu, my was wejdziemy, was uratujemy. Pan mu wierzył? Oni sobie nie wierzyli. Musimy chodzić, ostatnie pytanie. Odnośnie przyszłości partii naszej, takie pytanie zupełnie. Według szkolnej definicji partii, celem partii jest zdobycie i utrzymanie się przy władzy. Zdobywamy 15%, bez nas trudno rządzić i co wtedy? O, wtedy mając te 15%, jeżeli to będzie decydujące, a być może według sondaży nawet te 9% Konfederacji będzie przypadkiem języczkiem uwagi, gdyby dzisiaj były wyborcze, no to wtedy będziemy starali się na jednych i na drugich mówić, no owszem, poprzemy was, pod warunkiem, że zrobicie to, to lub tamto, prawda? No, ile się da wypuszczać, się da, no, bądźmy realistami. Przecież trzeba przypomnieć, że nie można dodać za dużo. Jak w Niemczech. Poczynić grozi nam to, co jest ADR-em w Niemczech. Jak w Niemczech liberałowie żądali za dużo, to powstała dwa razy ta wielka koalicja CDU SPD, prawda? No, i koniec. A co szkodzi koalicji PO-PiS? Ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie tego poparcia, bo dzisiaj w Polsce bardzo duże poparcie zyskują dwie partie poprzez telewizję TVP i patrząc po tym, nie wiem jak dokładnie to wygląda sprawa wejścia, ale gdyby zrobić po prostu swój kanał, ale olej wlać do głowy ludziom, którzy mają swój rozum, można to zrobić, ale też poprzez to, żeby zmniejszyć poparcie dla tych po prostu dwóch. Próbujemy, proszę pana, tylko tą metodą wydą. Tylko problem polega na tym, że jeżeli my założymy taki kanał, to będą nas oglądali nasi zwolennicy. Natomiast problem polega na tym, jak dotrzeć do tych, którzy nie są naszymi zwolennikami. To jest nie jeden przełączył, zobaczył, parę mądrysków posłyszał i bym... Ale nie przełącza, może zobaczyć, kto jest w tym. 85% ludzi wierzy w socjalizm. No może nie 85%, ale 80% wierzy w socjalizm. Jeżeli byśmy chcieli głosić takie poglądy, to wtedy by widzowie się przełączyli na inny kanał, gdzie tego nie ma, no, a telewizje żyją z reklam i muszą mieć oglądalność. Wspominając jeszcze inny aspekt, właściciel jednej z największych stacji telewizyjnych mówi do mnie tak, panie Januszu, przecież pan wie, że ja mam pana poglądy, ale mi powiedziano otwarcie, że jeżeli pana będę za często pokazywał, to nie dostanę koncesji, w trakcie się zacząłem podawianie koncesji i 300 milionów dolarów w szlak trafi po prostu.